Zawsze żyły w Twojej miłości,
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dawajże kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki. Dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, który nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, Twojego Boga, przez wzgląd na świętego Izraela, bo On ci dodał chwałę. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niechaj się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje. Do Boga naszego, gdyż hojny jest przebaczany. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zaiste podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto Słowo Boże. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia. Jemu zaufam i bać się nie będę. Pan jest moją pieśnią i mocą, i On stał się moim zbawieniem. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze strojów zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Ukażcie narodom Jego dzieła. Przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia. Śpiewajcie Panu od czynów wspaniałych dokonał. I cała ziemia niech o tym się dowie. Wznoś okrzyki, wołaj radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest wśród ciebie święty Izraela. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. Każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Potem poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga, wypełniamy Jego przykazania. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a
przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest ten, który przyszedł przez wodę i krew i ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo, Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, który dał o swoim Synu. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł do niego: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzin, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemy ku jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest Jordanu. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha gołębicę wstępującego na Niego. A z Niego odezwał się głos: Tyś jest moim Synem umiłowanym, w Tobie ma upodobanie. Oto Słowo Pańskie. Bracia i siostry, każdy z nas, kiedy przyszliśmy na świat, urodziliśmy się, uczyliśmy się poznawać twarze i ta twarz, która najczęściej się zjawiała przed naszymi oczyma, to twarz mamy, twarz taty, babci, dziadka. Jeszcze nie mogliśmy mówić, ale już rozpoznawaliśmy, że oto zjawiają się jakieś oczy, usta, które się uśmiechają, jakiś głos, który się odzywa, mówi: syneczku czy córeczko, mój aniołku, czy imię nasze. I rosnąc, coraz bardziej poznawaliśmy te osoby, aż pierwszy raz powiedzieliśmy: mamo, mamusiu, tato, tato. I kiedy patrzymy na życie Pana Jezusa, przechodzi dokładnie to samo doświadczenie, którego my jesteśmy, mamy w nim udział. Kiedy Pan Jezus miał 12 lat, już był na tyle duży, że nie chciał wrócić razem ze wszystkimi pielgrzymami, ze swymi rodzicami do domu, do Nazaretu, ale został w świątyni. I kiedy został odnaleziony, po 3 dniach Maryja mówi do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? My szukaliśmy z bólem serca Ciebie, a Jezus mówi: czy nie wiedzieliście? Powinniście wiedzieć, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca. I tutaj Pan Jezus już jest świadomy, kiedy ma 12 lat. Zostałem w domu mojego Ojca. Zostałem, bo jest mi tu dobrze. Rozmawiając z uczonymi w piśmie, faryzeuszami, wyjaśniał Słowo Boże, rozumienie. Ale najważniejsze, co Maria usłyszała wtedy: powinienem być w domu Ojca. Ojca, mojego Ojca. Kiedy Jezus miał skończone już 30 lat, powiedział do tych, którzy kupczyli w świątyni:
nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Bo jest to miejsce, w którym mamy się spotykać z Bogiem, Ojcem. I dlatego, kiedy apostołowie widzieli, jak Jezus rozmawia z Bogiem, powiedzieli, naucz nas się modlić. Wtedy Jezus mówi, kiedy się modlicie, mówcie Ojcze, Ojcze nasz. Czyli, ale zwracajcie się do Niego określeniem najbardziej wyrażającym miłość, pieszczotliwość, serdeczność, głęboką więź. Mówcie Abba, Tatusiu, czyli wyraz, który oznacza zaufanie, otwarcie, poczucie szczęścia, że Ojciec jest tym, który mnie kocha. I tak jak każde dziecko doświadcza od taty miłości, czasami się zdarza, że braknie tej miłości, ale Jezus, odwołując się do tego doświadczenia ziemskiego, to jak tato, tatuś kocha swego syna, córkę, tak wy zwracajcie się do Ojca, mówiąc to samo określenie, Abba, Tatusiu, byście czuli się tak samo kochani. Bóg jest waszym Ojcem. I właśnie kiedy ma 30 lat, Jezus na początku przyjmuje chrzest tak jak wszyscy inni. Jan głosił chrzest nawrócenia. Mężczyźni przychodzili nad Jordan i przyjmowali grupami, wchodzili do Jordanu, wyznawali swoje grzechy. Na znak, który dawał im Jan Chrzciciel, zanurzali się w wodzie. I był to chrzest nawrócenia. Jan mówił, nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Boże. Za mną idzie mocniejsze ode mnie. Ale właśnie skąd bierze się ta moc Jezusa? Właśnie z tego, że kiedy wstępuje w wodę Jordanu, nie wyznaje swojego grzechu, ale nawet nie to jest najważniejsze, że Jezus nie popełnia grzechu. Stan jest mocny. To też jest moc. Ale najważniejsze to, że słyszy głos Ojca, który mówi, Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. I to zdanie, potwierdzenie miłości, jesteś mój Syn, ale nie tylko Syn, ale umiłowany. Czyli jesteś kimś dla mnie bardzo ważnym, bardzo bliskim. Ja jestem Twoim Ojcem. To doświadczenie tak bardzo potrzebne dla Pana Jezusa. I Pan Jezus mówi nam dzisiaj w niedzielę swego chrztu, że również i dla nas jest to doświadczenie, bo kiedy daje nam swego Ducha, to właśnie po to, żebyśmy mówili do Boga Ojcze, ale nie tylko mówili, ale się czuli kochani przez Boga, jak przez najlepszego Ojca. I Panu Jezusowi właśnie o to chodzi, nie o same słowa, byśmy mówiąc Ojcze, mówili Ojcze, ale za tymi słowami, żeby szła świadomość, Bóg jest moim Ojcem. To jest tak, jakby mówić ziemskiemu Ojcu, Ojcze, Tato, Tatusiu, jesteś moim Tatusiem, a ten Ojciec nie okazałby się być dobrym Ojcem, to same te słowa nic nie pomogą, choćbyśmy najczulej do Niego mówili, albo On by do nas też mówił, synku, syneczku, czy córeczko, córuńko moja kochana, jeżeli nie jest Ojcem, nie potrafi być Ojcem, to same słowa nie pomogą. I dlatego Pan Jezus daje nam Ducha Świętego, żebyśmy zrozumieli i przyjęli i doświadczyli, że Bóg naprawdę jest naszym Ojcem. I w Starym Testamencie właśnie u proroka Izajasza jest bardzo proste porównanie. Tak jak deszcz spada na ziemię po to, żeby ją użyźnić, żeby ta ziemia stała się wilgotna, żeby ziarno w niej zasiane wyrosło, tak mówi Pan Bóg, moje słowo jest jak właśnie deszcz. I tak jak deszcz będzie tak długo padał, tak powinien padać na ziemię, żeby z niej wyrosło rośliny, żeby dało pokarm, pożywienie. Tak samo Pan Bóg mówi, tak długo będę kierował do Ciebie słowo, będę mówił do Ciebie, jestem Twoim Ojcem. Aż będziesz żył tak jak moje dziecko. Będziesz się zachowywał, przeżywał swoje życie, jako moje dziecko. I przypominajmy sobie i przyjmujmy tę łaskę dziecięstwa Bożego. Pan Bóg zrobi wszystko, żeby nam udowodnić, że jest naszym Ojcem. O to tylko prośmy, bo wtedy, czując się kochani przez Boga Ojca,
potrafimy sobie poradzić z bardzo wieloma problemami. Nie radzi sobie tylko ten, kto nie czuje się kochany. I pamiętajmy, powtarzam to, że nasze myśli i nasze uczucia są atakowane nieustannie. Diabeł nam mówi, gdyby Bóg był twoim ojcem, to... I wtedy wylicza całą listę różnych spraw, które zostały niezrealizowane. Kiedy Jezus umiera na krzyżu, też mówi: Ojcze, czemuś mnie opuścił? W trudnych chwilach też możemy powiedzieć: Ojcze, przeżywam taki ból, jakbyś mnie opuścił. Ale Jezus umierający na krzyżu uczy nas, że Bóg nas nie opuszcza. Doświadczymy tej pełnej miłości tam, po tamtej stronie życia, kiedy spotkamy Pana Boga. A kiedy przychodzą takie właśnie trudne chwile, jak krzyż Jezusa, możemy też powiedzieć: Boże, czuję się opuszczony, jakby zapomniany. Ale Bóg mówi: ja Cię nie opuszczam. To jest tylko doświadczenie, to jest tylko Twoje myślenie. Nigdy Cię nie opuszczam. Chcę Ci dać doświadczenie miłości. Jeżeli jeszcze nie dochodzi do nas, nie przeżywamy doświadczenia miłości Ojca, to prośmy o to Ojca. Tak jak w Ojcu ziemskiego dziecko potrafi prosić: tatusiu, jak mnie kochasz, to pojedźmy tam czy tam. Tatusiu, jak mnie kochasz, to kup mi to czy tamto. Tatusiu, zrób coś, jeżeli mnie kochasz. I tak samo możemy do Boga powiedzieć: Ojcze, może nie przeżywam, nie rozumiem, nie dociera do mnie. Daj mi takie dowody, żebym świadomie przeżył to doświadczenie, że jesteś naprawdę moim Ojcem. Bo to bardzo pomaga. Wtedy potrafimy sobie poradzić z bardzo wieloma problemami. Nawet kiedy przyjdzie krzyż, to właśnie wtedy najtrudniejszy moment, czy nasze umieranie, czy choroba. Ale wtedy przez takie doświadczenie miłości Ojca bardzo nam potrzebne, żebyśmy nigdy w tę miłość nie zwątpili. Bo kiedy staniemy przed Ojcem, wtedy, kiedy już ani starość, ani choroba, ani żaden ból nie będzie nam to wspierać, wtedy dotrze do nas, że Pan Bóg jest Ojcem, który cały czas w naszym ziemskim życiu nas kocha. A o to doświadczenie na ziemi też mamy prawo prosić, aby docierało do nas, że Bóg naprawdę jest naszym Ojcem. Wyznajmy teraz naszą świętą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jednorodzonego, który z Ojca jest na zoku, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On do nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod pancuszem i łatem, został umęczony i ukrzyżowany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak ustanie pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzi żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Nieużyciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, który znajdzie jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Świat ma wielu mędrców, ale tylko jednego Zbawiciela, przez którego zanieśmy do Ojca nasze prośby w Duchu Świętym. Módlmy się za papieża Franciszka, aby cieszył się łaską Ducha Świętego i Bożą mądrością w
skierowany Kościołem. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi zamkniętych na blask Ewangelii, aby otworzyli swoje serca i pozwolili się przemieniać i uzdrawiać. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli, aby w swojej pracy oprócz wiedzy przekazywali uczniom wartości chrześcijańskie. Ciebie prosimy. Módlmy się za przygotowujących się do sakramentu Chrztu Świętego, by otwierali serca na dar Bożego Dziecięstwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci Arkadiusza, aby mógł mieszkać w domu Ojca na wieki. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy pamiętając o tym, że przez Chrzest Święty staliśmy się dziećmi Bożymi, żyli na co dzień łaską tego sakramentu. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, wysłuchaj naszych próśb, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Żłoby leży, tuż Tobie leży,
jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście wchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wchodzimy śmiercią, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominajmy śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Arkadiuszu, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, by ten, który przez krzyż został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu, Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
nastanie od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokoje i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładziesz i rzekłeś świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz i rzekłeś świata, zmiłuj się nad nami. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Thank you.
Módlmy się. Posileni świętymi darami pokornie prosimy Cię, najstarszy Boże, spraw, byśmy wiernie słuchając Twojego Syna, zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli przez Chrystusa, Pana naszego. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła, radosnie złożoną ofiarę, które macie Czarnoszewicz, na golenie Czarnoszewicz. Proszę o przygotowanie Kościoła na przyszłą niedzielę Janinę Czarnoszewicz i Bożenę Czarnoszewicz. Odwiedziny chorych w naszych domach są możliwe na prośbę chorego lub rodziny, jeśli więc ktoś poprosi, to przyjdę z komunią świętą, ze spowiedzią świętą. Mszę święte dla tych, którzy nie mogli przyjść do kościoła, też czy przeżywają czas kwarantanny, czy choroby, są nagrywane i są dostępne w internecie na naszej parafialnej stronie internetowej. W piątek, 15 stycznia, będzie dzień imienin biskupa Pawła Sochy. Pomódlmy się za niego, o jego zdrowie. Módlmy się też i szczególnie za biskupa Adama, który przechodzi komplikacje po tej chorobie COVID-19. Przypominam o okazji do spowiedzi zawsze, każdego dnia, pół godziny przed mszą świętą. Msze święte w sobotę, odprawiane w Radoszynie czy w Skąpem, są mszami świętymi niedzielnymi. Intencje mszy świętych tutaj w Radoszynie spotkamy się we wtorek o godzinie 18:00. Będzie msza święta intencji mieszkańców Radoszyna i będzie to też takie nasze spotkanie kolędowe dla mieszkańców domów od krzyża do domu łowieckiego, tak orientacyjnie. Natomiast na piątek, na godzinę 18:00, na mszę świętą i spotkanie zapraszam tych, którzy mieszkają od domu łowieckiego do domów przy stacji Pajów, łącznie z tymi domami. No i w przyszły wtorek, czyli 19 stycznia, zapraszam na mszę mieszkańców bloków na nasze spotkanie kolędowe. W tym roku kolędę właśnie, tak jak ksiądz biskup mówił, ksiądz nie idzie do domów, parafianie przychodzą do kościoła, by przyjąć błogosławieństwo płynące ze mszy świętej, zabrać ze sobą też poświęconą wodę, teksty modlitwy, którą odmawiamy w domu, odmawia głowa rodziny, czy tato, czy mama i kropimy wodą święconą nasze domy. Do wieczności odeszło dwóch mężczyzn świętej pamięci, Antoni Leczner. W czwartek odbył się pogrzeb, a wczoraj odbył się pogrzeb świętej pamięci Zdzisława Łozińskiego. Pomódl się za nich. Niech Matka Boża się za nimi wstawia. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Przypominam, że biuletyn z ogłoszeniami, intencjami jest na stoliku, można sobie zabrać. Można to zawsze w internecie sprawdzić treść ogłoszeń. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogowie będą wdzięki. Nowy rok bierze, w jasełkach leży.